Cześć, z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, mamy 3:28. Ja sobie tutaj coś się pobawiłem. Chcę wytworzyć to. Nie mam gwoździ. Skąd gwoździe wziąć? Gwoździe w kuźni, a kuźnia. Kuźnia. Tylko schemat mogę stworzyć. Ale okej. Jakieś punkty? Nie mamy żadnych punktów. Skille. Aha, to są skille. Dobra. To są książki. Okej. Mnie interesuje kuźnia. Next. Kurczę. Intelekt, siła. Dobra. Muł pociągowy, ale tutaj. Packer. Sztygar, co ma wygar, bogate złoża. Czyli wychodzi na to, moi drodzy. Parkour w cieniu. Ekspert od rozbiórki, Zeus. Wychodzi po prostu na to, że nie mamy czegoś takiego tutaj jak budowanie parków, nie? Zwinność jeden punkt wrzucony. Aha, bo mam ten, dobra. Czorto. Mam strasznie duże obciążenie. Nie mam żadnych pojemników przy sobie więcej. Ej. Zlagowało się coś. Dobra, czy możemy coś tu dorzucić? O, coś już wpadło. Super, fajnie, że trader jest już otwarty. Dobra, mam 5 żelaznych, trochę tych strzał. Ale łuku nie mam ze sobą, więc łuk zabierzemy. Co by tu wrzucić? Jedną siekierę zostawię, to dwie siekiery wrzucę tutaj. O. I sorcik. I mam 4 miotki. Przepisy. Ale potrzeba nam 5 miotków. I to. Te glitche. Niestety będę musiał zrobić reinstall moda. O, tu jeszcze mam puste. To tu jeszcze coś wrzucę. Takie bzdury jakieś. Słuchajcie, to. Niech idzie. Wartowane ostrze, co ono dawało? Kurczę, tu nie pisze, co ta modyfikacja ostrza zwiększa obrażenia dla bloków o 10% i spowalnia zużywanie się o 15%. Super, no to od razu modyfikuj, załóż, ukończ. Pięknie. Czy moje ognisko ma już? Ma. Dobrze, to mogę zeskrapować. Okej. Co ja mogę tu rzucić? Co mi na pewno nie będzie potrzebne ze mną nosić. To jest 9 mm, to by się przydało mieć. To zostawię. Nie, i to zostawię. I to zostawię. Okej. O. No, już jest 80 kilo, to już jest dużo lżej przy 80 kilo. Aha, bo tu jest wyjście, dobra. Nie. Kurczę, pogubiłem się, gdzie jest wyjście. Tu jest, dobrze. Zamknąć. Gdzieś tu był handlarz. Trzeba go poszukać szybciutko. A, tu jest. Z tej strony. Okej, no to lecimy do handlarza. I będziemy lecieć, myślę, że do. Kurczę. Myślę, że polecimy sobie jakąś misję zrobić. Aha, głodny jestem. Ojej. To jeszcze. Another stranger in Nie, need? jeszcze spider. I've got what you're looking Kurczę. for. Dobra. Tomasz. Tego nie chcesz ode mnie kupić jeszcze w dodatku. O, ty mendo. Dobra, ile ja mam gotówki? 73.
Ile za to? Kurczę. 4 naboje mogę kupić. Super. Mody. Niepotrzebne na razie. Lecz niczego nie ma nic, co by mi było potrzebne. Żelazny kilo. Ale strasznie drogi. Lepszy ten. Okej, na chwilę obecną na nic mi nie stać stąd. Tak, 2000. Kurczę. Zobaczcie. Ale okej, ile mam? 10 pocisków. Dobra. To daj mi, Jenny, jakąś robotę. Może niech będą te zakopane zapasy. Dobrze. Teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Idziemy poskromić tego pająka. Albo i nie. Albo może lepiej nie. O! O! Dobrze. Hopa! Pięknie. O! Okej, okay, ja sobie tutaj przecież jakieś jedzonko robiłem chyba. Nie robiłem. Okej, okay, czyli trzeba zrobić hop-hyc, wziąć jajka. Ja nie mam żadnych puszek, nic w tym desce? Kurczę, mam wodę butelkowaną, okej. Okay. Tutaj jukę, ale z juki... O, tu też jest woda butelkowana, to trzeba ją zabrać. O, to też. Zamiast tego można powrzucać jakieś tu graty, na przykład takie. A, najważniejsze zabrać przecież, wytrychy. Dobra, bruk tu wrzucę zamiast tych wytrychów. Okej. Okay. Tu nie mam jedzenia żadnego? Niestety nie. 10 mm. Dobrze, 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 panie Bobrze. Okej, okay, no to trzeba szybciutko ugotować jakieś jedzonko. Log. Nie będzie się palić? To się nie pali? Kurczę. Mhm. 22 sekundy aż. Łoooo, panie. Dobra, niech się robi w takim razie. W takim razie jeszcze trzeba dorzucić. Niech mi się to zrobi, bo... O, puste słoiki trzeba pozbierać. Tu nie ma nic. Tu są puste. A tą wodę można by... Aha, bo to jest fresh water, a tu jest czysta woda. Są dwie różne wody. Dobra. Woda, regeneracja, dezenteria. Aha, i ta... Aha, bo to jest mineralna. Okej. Okay. Tylko teraz jasne. Wyłącz. O. No dobra. No to lecimy, moi drodzy. To zadanie zrobić. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Dobrze. No chodź tu, głupia babo. Chodzia. Aha, aha. Au. Au. No. Oż ty. Dziadygo. W końcu.
końcu cię załatwiłem, dziadego. Sprętny. Patrzcie, dalej głodny. Kurczę. Straszna lipa. Tak, niestety te prefaby... O. Już zwiał, dobra. Z głowy. Te prefaby mi się nie ładują, ponieważ ten mod nie ma integracji z Twitchem, moi kochani. I niestety, ale... Aha. Puste, dobra. I niestety, moi drodzy, ale... Nie ładują mi się te prefaby. I są takie glitche, więc będę musiał po prostu wziąć... i zmienić to, no. Kurczę, chciałbym to naprawić, ale... Nie mogę. Dobra, lecimy. Wykopiamy dzisiaj zapasy. No taki odcinek będzie słaby, także widzimy się na miejscu. Dobra, moi drodzy, ja już jestem tu na miejscu. Ojej. Wykopanie tych zapasów będzie trwało wieki. Ale nie mam innego wyjścia, bo muszę zacząć robić zadania. A oprócz tego chcę zobaczyć, jak wygląda tutaj w tym modzie. Powiedzmy nagradzanie za wykonywane zadania, wiecie? Bo coś mi się wydaje, że możemy zaraz za bardzo niedługo tego potrzebować. I to bardzo, bardzo. Wiecie co? Aha, kucnąć. Kucnąć musimy, bo... Jak nie kucamy, to te krzykaczki mogą przyleć, a w tej chwili krzykaczka dla nas to jest istna śmierć. O, zbliżam się do skarbu. Fajnie. No. O, stamina. No właśnie, i teraz tu jest problem, bo tak, jestem bardzo głodny. Oprócz tego bardzo... O! Skille mi się podnoszą. Zauważcie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak poziom przedmiotów w tym modzie. Jestem ciekaw, jak oni to rozwiązali wszystko. Aha. Słyszę dziada. Aż tam jest. No dobra. Więc kucnijmy sobie grzecznie. Moment, broń przeładowana. No i nie ma wyjścia. Kopanie jest nudne, długie. Dobra, ja ich cały czas tu słyszę, kurczę. Co za tym idzie, no... Nie jest za wesoło. Au! Jeszcze oberwałem skałami, no wiecie co, kurczę. Dobra. Także kochani, jak znajdę skarb, to do was wrócę. Nie uciekajcie. No jestem, moi drodzy, zobaczcie, akurat mi się rozwaliła łopata w momencie, kiedy odkopałem ten skarb. Na szczęście wyjście stąd mam. A co za tym idzie, będę w stanie ten skarb stąd zabrać, więc szybciutko czytamy. Mamy 2 słoiki miodu. Super. Użyjemy od razu oba. Niewiele mi to zmieni, co prawda. Ale potrawkę żula też mogę zjeść w tym momencie. I właśnie. To pamiętałem z podstawki. Pamiętam, że takie zabawy mamy.
Oż ty, kurczę, i nawet jeszcze nie trafiłem w nią. Patrzcie na to, no. Okej. Myślę, że zasługuje to na łapkę w górę. Taki wyczyn. Bo mamy... Dobra. No to wracam. A w sumie jeszcze jednego dziada można dobić. Po drodze, jak już jestem. No. Bo potrzebujemy expa normalnie, kochani. Ale jak inaczej expa zdobyć, jak nie wykonując zadania? O, wytrychy kolejne. Nie przeszukując i nie zabijając. Nie wykańczając. Ała! No. O. Nie wiem, czy mi się to przyda, ta nawódź, czy nie. Ale za chwileczkę widzę, będzie już ten kolejny poziom i kolejne, mam nadzieję, punkty do rozdysponowania. Bo jeżeli nie, to będzie bardzo trudna rozgrywka. Jestem bardzo głodny, więc chyba pójdę do tej lokacji tutaj naprzeciwko za chwilę. Znaczy, ja jestem głodny, moja postać jest głodna, o. I tak, tam jest dla helikoptera lądowisko. Okej, zobaczmy, Jenny, co ty masz nam do zaoferowania. Szczęśliwy szabrownik. Zasoby medyczne. Tak wiele ran, tak mało wygląda, że podczas szabrowania znajduj więcej zasobów medycznych albo dwie apteczki. Bardzo trudny dylemat, ale wezmę tego szabrownika. Pokaż mi robotę i mamy tu już zapasy. Która godzina? 11. Dobrze. Niech będzie godzina 11. Ja sobie przeszabruję chociaż troszeczkę tutaj. Bo zobaczcie. Kurczę, nie sp... O! Gwoździe. Gwoździe się przydadzą w każdej ilości oczywiście tutaj. Bo, moi drodzy... To jest problem tego typu, że w tym modzie do zrobienia zwykłych ramek potrzebne są gwoździe. I to jest... i to boli. No to naprawdę boli. Bo... znaczy no ja rozumiem dlaczego tak jest. Ten mod widzę bardzo mocno nastawia na realizm. Okej. O, mamy poziom. Czy mamy jakieś punkty? Mamy jeden punkt. Grad ciosów mogę wrzucić, albo... To ja sobie tyrka wrzucę. Wiecie? Bo... O, więcej staminy mi się oczywiście jak najbardziej przyda. A teraz chodzę tutaj... Co to za... Aha, szkło. Okej, fajnie. Czy ja potrzebuję szkło do czegoś? Nie wiem. Ale wiem, że już... lezie jakiś zombiak. Gdzieś tam. No jest, menda, jest. O! Miodek! Miodek! Tylko jeden? Wy tak na poważnie? Kurczę. No dobra, chodź tu, babo. Okej. Okay. Z głowy. No. Jak widzicie, niestety będę posiłkować się chyba z samymi jajkami. Bo nawet nie stać mnie na trochę mięsa. Ale okej, okay, myślę, że jest to do przeżycia. Super jest to, że tutaj
O, Clay. Clay się bardzo przyda. Pop and Pills. Tam może być dużo lutu fajnego, który nam by się w tej chwili mega, mega przydał. Ale niestety... Dzień dobry panu. Hadzia! A masz! A masz! O! O, picie! Jakie fajne w dodatku. Dobra, czy... Ja z tej farby... O, coś mogę z tej farby zrobić. Kurtka studencka. Drewniany pojemnik potrzebuje farby, serio? Deski, gwoździe. Klej. Deski. Aha. Chapter stable. Okej. To wiecie co, ja sobie zostawię w takim razie tą puszkę. Oj. Tu są aż dwie babeczki. Dwie panienki z okienka. Okej. Co tu mamy pusto? Tutaj też pusto. Ale czy mam gdzieś puste słoiki? Oczywiście, że tak. I zobaczcie. Aha, E bierzemy. Dobrze. Aha, tu jest pusto. Kawka się przyda. No w sumie dlaczego by nie? O, patelnia jeszcze jedna. Super. Patelnia dobra rzecz. Zobaczcie moi drodzy, tutaj nie ma tak jak w podstawce, że już nie wiem, pierwszego, drugiego dnia możemy... Nie, nie chcę otwierać. Że już... Aha, będę musiał chyba otworzyć, okej. Pobierz wodę. Super. Woda 24, regeneracja wytrzymałości. Super. Aha, tu jest wyjście na dach. I tu mnie zaraz zjedzą pewnie. O! I zobaczcie, widzicie? W ten sposób wygląda upuszczony łup z zombiaka. To jest dla mnie bardzo fajne, bo według mnie... Co to jest? O, o, o! To są kuta stal, kasa, no, no, no! Dobrze. Ciekawe przedmioty. O, stos żywności. Kawusia jeszcze jedna, spoko. O, właśnie. Czy ja nie mam takiego na sobie? Mam, ale mam lepszy nawet. Wiecie co? A czy... Czy ja mam możliwość, powiedzmy... Ach, tylko tkaninę zbieram. Kurczę. Okej, jestem już mocno, widzę, przeciążony. Co mnie nie bawi, bo muszę coś wyrzucić. W tym razie wyrzucę może to. 26 nadal, kurczę. Czy ja mam ten kill-off ze sobą, czy nie mam kill-offa ze sobą? Nie mam kill-offa ze sobą. Niedobrze. Spróbuję w takim razie rozwalić. O Jezusicku. Zejdzie to trochę, także... Mm.
O, a jak łyknę kawę, niech będzie mała, to będę mógł lepiej sobie radzić z tym, nie? Co prawda mam tam kilo w bazie, ale nie chcę tej metalowej siekiery zużywać. Więc niech mi się odrodzi stamina troszkę. I zaraz będziemy lecieć dalej. No. Fajnie, już przynajmniej nie głoduję. To już jest plus, kochani, że ja nie głoduję. Bo w tym modzie głodowanie to jest tragedia. Aj, zobaczcie, jak mamy przeciążenie, to tu w lewym dolnym rogu, przy wszystkich naszych ikonkach, pojawia się ikonka plecaka. I jak ten migoczący pasek zejdzie do zera, to będzie oznaczało, że my już. O, kurczę. I widzicie, to nie pokazuje nam ilości HP danego bloku, tylko pokazuje pasek postępu. A to jest bardzo duża różnica. Kurczę, z pewnością tam jest sporo ciekawych rzeczy. I zaraz sobie tam zajrzę na pewno. O, proszę. Tylko ja chcę odciążyć sobie troszkę plecak. Zobaczcie, widzicie? Jest ten plecak już taki trochę odciążony. Zamknę sobie te drzwiczki. No właśnie. Dwa bandaże pierwszej pomocy to jest ratunek dla naszego życia. W tym modzie to jest, wiecie, bezcenne takie skarby są. Woda też bezcenna, powiedziałbym. No to co, moi drodzy? Zgarniam zabawki. O, ale powoli idę. Że lecę chyba teraz do tutaj otworzyć, spróbować. Dobra, te drzwi zamknę. Bo tutaj. O. Czyli już wiadomo, że gdzieś tu. No, no właśnie. Prawie. Aj, 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 aj. Jak widzicie, ciężko jest tutaj otworzyć drzwi. Jeszcze ciężej bym powiedział, że tu jest. Kurczę, ja czegoś tu nie rozumiem. Tu idzie jakiś zombial. Aha. Dobra, weźmy szybko to. Aha, to jest tamto miejsce. Okej. Dobrze, uciekamy do domu. Ale nie uciekniemy do domu, bo mamy za dużo towaru przy sobie. I toś, kurczę, no. Zobaczcie. Z głowy. Jak dowleka się do handlarki, to się zobaczymy tam, wiecie? No, no. Dobra, trzeba dychnąć troszkę. Hello, traveler. What's ailing you?
Towar chcę twój przejrzeć. Czy kupisz ode mnie wałek? Kupisz za ile? Nie kupisz wałka. A tą patelnię? Za 5. Za 3. Serio? Tak tanio to wszystko? Kurczę. Dobra, to ode mnie kup. W takim wypadku. I to? Za 12. Nie. Podziękuję. Kamyki mogę wyrzucić. Steel Rebor. Dobrze, dobrze. Co ty tutaj w ogóle masz? Ile masz tak... Ile cię to u ciebie kosztuje? To ja biorę. Nawet się nie zastanawiam. Jedno biorę. Żelazny kilof. Prawie mnie stać. Ale nie, na razie odpuszczę. Dystrybutor wody. Kuta stal, ale kutej stali tutaj w tej chwili nie potrzebuję. Najbardziej by mi się przydało to, wznoszony hełm. O Jezu, jaka tu... Aha, ma to klasy. Tak, ma. Widzicie? Tu ma D, a tu jest H. Także jest różnica. I tego tu na pewno. Plus 1, 66,5 tysiąca. Dobra, ale łopata też drogo. Też drogo, wszystko drogo, kurczę. Ludzie święci. Chłodziarka. Tylko pytanie, co wziąć, chłodziarkę czy to jeszcze jedno? Czy co, wezmę jeszcze jedno to pudło. Mam strasznie dużo towaru, więc tak, to mogę ci sprzedać. Tego nie chcesz, to cmoknij mnie w nosek. Daj mi buzi w nosek. Dobra. Kupuję za całą resztę amunicję. Ile już jej mam? 18, okej. Stay safe out there. Jest to jakiś tam progres, aczkolwiek i tak muszę to tutaj trochę rzeczy zostawić u niej. Bo mamy, jest już 17. To co na najcięższe. O. I jeszcze może to zostawię. I to. I dzięki temu poruszam się dużo szybciej. Dobrze byłoby, kurczę, nam tego królika złapać. O, stare śmieci. Fajnie. Ta torba jest przeszukana? Nie przeszukana. Jakim cudem? 6. Aha, tu jest zamknięte wejście. Dobrze. Hop. Pięknie. Aha, tu jest beczka. Tam są dwie beczki, dobrze. O, zobaczcie. A tego ja wcześniej nie widziałem. I amunicja tu jest. Pięknie. Żelazne strzały lepsze niż nic. Wiecie jak jest. Chcę zobaczyć, czy tutaj mi się przypadkiem nie... Nie, po prostu widocznie nie przeszukałem tamtej... tamtego miejsca. Okej. Ciach, ciach. I... pudło na amunicję. Gdzie są moje skrzynki na amunicję? Tu są. No i to ja rozumiem, moi drodzy. Zostawiam tutaj wszystko, czego aktualnie nie potrzebuję mieć przy sobie.
wszystko jak leci dosłownie. No. Dobra, druga skrzynka. Kurczę, skusiłbym się w sumie nawet na jeszcze jedną tą. Wiecie? O proszę. O proszę. Ile tego tu jeszcze jest? Dobra, aż tyle broni i rzeczy przy sobie nie potrzebuję. Modyfikuj. Zdejmij to. Ukończ. O. Zobaczcie, tu jest klasa H. Tu jest też klasa H. Ale ewidentnie lepszej jakości. Ukończone. Dobrze, no to lecimy w takim razie do tej dżeny po resztę gratów. O, a ja mam tu żelazo. Dobrze wiedzieć. O, śmieci zawsze chętnie przeszukam. Niestety tym razem puste. Ale tak, jajeczko jeszcze jedno nie ma, ale piórka są. Piórka też bardzo cenne, ponieważ będę przynajmniej próbować wytworzyć jak największą. O. Tak, po cichacze. Dobra, chodu. Jezu, jakżeś ty się drzesz mordę. Zawrzyj jadaczkę. Mówię ci. Zawrzyj to gęba. O, miodek. Dwa tym razem. No szkoda, że tylko dwa. Ale lepsze to niż nic. O, taśma klejąca, super. Kurczę, może jeszcze ten domek spróbuję zlotować. Jest bardzo podobny do tego mojego. Zestawy naprawcze, super. A nóż widelec będą jakieś leki, wiecie. Wiecie jak jest. No chodź, chodź. Ło. Ale bym się spadnął. Patrzcie, prosto na lód. Wbiłem się. No. Co to jest? To jest, widzę, ewidentnie jakaś modyfikacja, kochani. Więc zaraz sobie przetestujemy tą modyfikację. Okej, bandaż się przyda, jak najbardziej. No. Gdzie to mogę wrzucić? Czy mogę to wrzucić na przykład tutaj, do czapki? Ten plecak? Nie. Udźwig plus 40, zobaczcie. No to nie mam wyjścia, jak tylko od razu go tutaj zamiast tej kieszeni wrzucić. A tą kieszeń może do tych rękawic spróbuję. No i pięknie, pięknie bardzo. No. Okej. Wow, ile was tu jest? Dobrze. Chodź tu, gogaś. Ale po łbie dostał. Okej, ja tą lokację troszeczkę znam. Także bardzo, bardzo fajnie. Zawsze to jakiś dodatkowy loot. O, a tu mamy... Kurczę, wszystkie słoiki zostały tam.
Ale dobrze. Dwie wody to zawsze dwie wody. Wiecie jak jest. Siema. Kolego. Wow. Tak, to ja się z wami nie bawię. Kochanieńcy. Okej. Tak, już lepiej. Szybciutko przeszukamy sobie jeszcze tutaj. Aha, bo tam jeszcze jest na dół zejście. Kurczę. Dobra, troszeczkę hajsu. Jakieś leki. Szyna. Czemu nie antybiotyki? Ja chcę antybiotyki. Czy ja dobrze widziałem? Widły? Wiecie co? Wezmę sobie do ręki. O! Widłami widzę można zbierać też, ale dosyć mało wygląda mi na to. Cześć koleżanko. O, i krwawi od wideł, fajnie. Bardzo fajnie. Alkohol. Kurczę no. Strasznie długo to przeszukuję, już jest 20. O. Farba jeszcze jedna, dobrze, niech będzie. Jakieś coś dostałem. Nawet nie mam zbytnio czasu na przeszukiwanie wszystkiego tak aż super dokładnie. Tylko chciałbym przeszukać, czyli zepsuty. O, 19 szklanych słoików. Można byłoby po tą jedną wodę się tam wrócić na górę. Zobaczymy jak z czasem stać będę. Bo zobaczcie. Teraz to ja mogę trochę więcej nosić nawet. Aha. Ewidentnie ten czołgista tam jest. Okej. Także lecę na górę. Tu już nic nie ma. Nic nie ma. Szybciutko. Jeszcze po tą wodę. A ciekawe czy z wanny coś. Z wanny też można zebrać. Ło, ludzie. No to teraz mamy trochę wody. Tej. Au. Niepotrzebnie te, z takiego wysoka skakałem. A tu jesteś, kolega. No masz. Dobrze. O, jajeczko jeszcze sobie zbiorę. Dobrze, kochani. Myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzieliście, udało mi się zakupić skrzyneczki. Za o co jestem, no, mega zadowolony. Tak, razi to po oczach. Ja spróbuję oczywiście między odcinkami przeinstalować Undead Legacy całkowicie. Może to coś pomoże. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo jeżeli nie, no to będzie trochę kłopot. Ale myślę, że... A ciekawe czy jestem... Aha, tu jest tylko skrob gumy. Dobrze, dobrze. Zbierzmy stąd swoje zabawki. Czy ja mam coś jej na sprzedaż? To mogę jej sprzedać.
Ta bluza... Niekoniecznie, ale wiecie co? Modyfikuj. Ja sprawdzę, czy można barwniki sprzedawać tutaj, w tym modzie. Bo to mnie bardzo... Bardzo... Czy mogę przejrzeć twój towar? Oczywiście, o kurczę. No to ludzie, jesteśmy w domu. Skórzane owijki, nie chcę ich. Tego też nie chcę. A całą resztę bym sobie zostawił. Wiecie co, spróbowałbym kurczę z tym zlewem. Czy jak postawię go, to czy mi będzie... Spróbuję. Wiecie? Z tego względu, bo chcę sprawdzić, czy jak go ustawię sobie w domu, to po prostu czy będzie taka możliwość, żeby zbierać z niego czystą wodę. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, już tędy mi nie wlezą. Ale i tak strzeżonego Pan Bóg strzeże, bo tędy będą włazić. Więc to trzeba też zebrać stąd. I trzeba będzie zacząć kombinować nad ulepszaniem bazy. Auuuue. No patrzcie. Nie umie tam wskoczyć. O, udało się, jestem bezpieczny. Super. Zamykam za sobą drzwi, oczywiście. Tutaj też. Cyk i cyk. I tę klapę zamknąć. Dobra, i teraz... Gdzie jest to... Ten zlew? Jest. Zobaczmy, czy jak ja go tutaj postawię sobie. Aha, bo tu jest... Tą jedną kratkę można wybić. No. I czy w momencie, kiedy ja go tutaj postawię... Ej, ale wtopa. Zapłaciłem niepotrzebnie. No, ale trudno. Się umówi. Pozbierajmy wszystko. Ze wszystkich. Op. Dobra. Przerzućmy to tu. Tu poprzerzucajmy wszystko, co nam nie jest wymagane przy nas nosić. Na razie wyrzucam wszystko jak leci. A później mam deski. Ha. Co ja z tych desek? Skrzynię chciałem zrobić, nie? Tą. 30 desek potrzebuję. 30 gwoździ. Aha, 30 gwoździ. Z głowy. Nie mam 30 gwoździ. Okej. Dobra. No cóż, moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja sobie tutaj posortuję to. Zobaczcie, ile tego się zebrało. Ja sobie to posortuję jakoś, nie wiem jeszcze jak. I pomyślę, co w następnym odcinku będziemy robić. Bo nie ukrywam, że tego jest tutaj dużo do roboty. Pistolet, braz. Pełno widzę śmieci. O. G. A ten? H. No właśnie, jestem ciekaw, co z tym.
O. Tu jeszcze wrzucę to. To. O, jeszcze jeden barwnik na sprzedaż mam, zobaczcie. Także na sprzedaż mam całkiem sporo zabawek. Aha, i to jest przedmiot, który jest potrzebny do stworzenia chapter table, trzeci poziom. Okej, możemy skraftować, ale research data. Nie mam pojęcia skąd i jak to wziąć, ale tym będę przejmować się w następnym odcinku. Kochani, zapraszam was wszystkich jutro na mojego live'a. Dziękuję, że obejrzeliście do tego momentu i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie, kochani. Cześć.